Cześć Boże! Radio Jasna Góra, witamy serdecznie. Z kim mam przyjemność? Ksiądz Witold Morozowicz z diecezji kaliskiej. I cóż ksiądz dzisiaj tutaj porabia? Przyjechaliśmy sobie na Jasną Górę modlić się. Ale to nie jest związane z pielgrzymką rowerową tutaj, która teraz będzie wjeżdżała? Jest związane, tu właśnie grupę przywiozłem. Jaka duża grupa? 9 osób i 2 jeszcze dojadą. A to taka bardzo minimalistyczna grupa. Tak, ale tempo takie ostre, to nie każdy wytrzymał po drodze. A jak długo jechaliście? 2 dni. I to jest taki powtarzalne, cykliczne po prostu pielgrzymowanie? Tak, już 7 raz tutaj jesteśmy. O, to taka kompletność, jak u Pana Boga wszystko. No, zgadza się, do 25 i zobaczymy co dalej. A jak ogólnie, bo w takiej małej grupie, no to jeszcze bardziej taka ścisła wspólnota jest. Tak, jest okazja, żeby się razem pomodlić, posłuchać trochę jakichś różnych konferencji, pobyć razem, pomóc sobie. Zgadza się. Ale te konferencje to raczej na postojach? Tak, tak. No w trasie to byłoby to zabójcze i dla księdza, i dla całej reszty. A kto nadaje rytm? Tutaj mamy naszego lidera, który decyduje, jak szybko jedziemy. I co was tak łączy, prócz rowerów? Rycerstwo niepokalane, miłość do Matki Bożej. Staramy się ją kochać, naśladować. I święty Maksymilian nam patronuje. Oj, to taki mocarny patron. Oj, bardzo. Jeden z najbardziej znanych na świecie Polaków. A kim jest dla księdza? Patronem. Modlę się za jego wstawiennictwem, żeby też jak on pójść do nieba i być świętym. Czy on jest takim szczególnym świętym dla księdza? No tak, tak. Jak byłem dzieckiem jeszcze w gimnazjum, w jednej z parafii, w której byłem ministrantem, był akurat napis święty Maksymilian, jego obraz i takie słowa: dla ciebie pragnę być starty na proch. I długo ich nie rozumiałem, o co tutaj chodzi. Aż w końcu zrozumiałem, tu chodzi o niepokalaną. I to jest takie hasło, które po części mi przyświeca. Dla Pana Boga być startym na proch, chociaż to wiadomo, że w praktyce różnie wychodzi. Ale to chyba chodzi o to ścieranie tej naszej grzeszności, życie w pokorze. No zgadza się, a jest co ścierać. Jakieś szczególne intencje przywozicie tutaj? No, na pewno w trosce o własne uświęcenia, co każdy w sercu nosi. Nie robiłem egzaminu z tego. Co chciałby ksiądz przekazać radiosłuchaczom? Żeby kochali Matkę Bożą, przystępowali przynajmniej raz w tygodniu do Komunii Świętej i często się spowiadali. Pięknie dziękuję i no co, teraz czas chyba pokłonić się niepokalanej. Zgadza się, pokłonić się, pomodlić i umyć, i odpocząć. Jestem cały twój. Głośniej, panowie. Jestem cała twoja. Ave Maria, Matko moja. Jestem cały twój. Ja tu słyszę, jest pan już wytypowany przez całą grupę, że jest liderem. Prowadzę, nadaję tempo. Chciałam zapytać, dlaczego rowerowa? Może odpowiedź nie będzie zbyt mądra, bo niespecjalnie... Każda odpowiedź jest mądra. Niekoniecznie schodzenie mamy tak po drodze. Wolimy przejechać 200 km na rowerach niż 40 przejść na nogach. Także nie męczymy się w ten sposób. Mamy czas na modlitwę, mamy czas na to, żeby się nie skomunikować, a jednocześnie pokonujemy dość duże odległości. Ja tylko dodam, że my jesteśmy chyba jedyną z Kalisza pielgrzymką, która jedzie w dwie strony z bagażami na rowerach. Czyli my nie mamy samochodu serwisowego. My pokonujemy to własnymi siłami, bez wsparcia zupełnie zewnętrznego. I tak jest od samego początku. Są też no, te kilometry sporo. Dzisiaj może niewiele, bo około 60, wczoraj 110. Także tak, no, łącznie około 350 kilometrów. Ale słyszę też, że no może krócej, ale serce szybciej bije. Znaczy tutaj serce w ogóle bije szybciej. My jak będziemy wyjeżdżać jutro, to już będziemy tęsknić, żeby wrócić. Także na rowerach, bo oczywiście w międzyczasie jesteśmy pewnie samochodami i też w jakiejś transmisji telewizyjnej, bo często też spoglądamy na Matkę Bożą poprzez internet. To dzisiaj takie media, które nam chyba udostępniają i... Myślę, że w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, prawda? To jest wspaniała rzecz, że można to otworzyć. Oczywiście trzeba tu z miarą korzystać, ale osoby chore, które nie mogą wyjechać, które chciałyby pewnie pokręcić, może nawet rowerze z nami, no to jedyna możliwość dzisiaj. Także chwała Bogu, że to jest, tylko żeby to z głową wykorzystywać. Która pana to jest pielgrzymka? 7.
A, to wszyscy tak, ta siódma, tak? Tak, tak to, znaczy grupa nie jest duża, bo to jest wymagająca pielgrzymka. Tak jak powiedziałem, jedziemy z sakwami, z bagażami, nikt nam nie gotuje, wszystko musimy sami. Pełna logistyka. Pełna logistyka, tak. W związku z tym grupa jest, no ktoś tam się cały czas zmienia, bo ktoś nie może. My maksymalnie jakby zbieramy się na 15 osób, taką grupą możemy swobodnie podróżować, jeździć ulicami. A to przepisy wymagają tego? No, tak, 15 osób i później trzeba przerwę zrobić, żeby była następna grupa, następny przewodnik, w związku z tym to trochę się komplikuje. Tutaj wjeżdża oczywiście na Jasną Górę duża grupa, bo wjeżdża razem, ale na trasie trzeba jechać grupkami 15 osób. Także było 16. Ja serdecznie pozdrawiam, jeżeli będą tego słuchać nasi bracia i siostry z Kalisza i z okolic, którzy zapisali się, ale no niestety, jeden pani złamała nos, ktoś tam wyszła operacja, coś tam jeszcze, także 4 osoby czy 5 nam wypadło. A powiem, że zły chyba tutaj działał, żeby zaniżyć kadrę i wspólnotę. Modlimy się, żeby go odepchnąć i to bardzo szybko i mocno, no bo, ale zadziałał w ostatnich chwilach. No nie było już możliwości, żeby zrobić jakiś dodatkowy nabór, bo jakby grupa była zamknięta już w maju. Więc my żeśmy się spokojnie przygotowywali w modlitwie, w ciszy serca, żeby tu przyjechać już w komplecie. No i kilka dni przed wyjazdem okazuje się, że jest nas 5 mniej. Ale no widocznie tak musiało być. Rodzina też dołącza, czy pan sam indywidualnie jeździ? Bez tej pani mnie tu by nie było. To moja żona Helen z Kalisza. Jedzie też rowerem. Tak, także, no tak, to wszystko musi być połączone razem. Także tak, tak, z całą rodziną. Pięknie dziękuję. Życzę tego błogosławionego czasu. Bogu niech będę. Ja już słyszę taką pokorę i taką miłość w pani sercu. Kim jest Matka Boża w pani życiu? No oczywiście jest moją mamą i dlatego tutaj tak często pielgrzymuję do niej. Nie tylko tutaj, wszystkie sanktuaria maryjne w Polsce i we Włoszech. Tam, gdzie ona jest, tam jestem ja. Tam, gdzie jest ona, tam jest moje serce. Byłam tutaj miesiąc temu z pielgrzymami świętego Michała Archanioła i cieszę się ogromnie, że mogę być tutaj w tym miesiącu również. Niestety no, nie przyjechałam tutaj rowerem, bo mam kontuzję, ale pielgrzymowałam z naszą grupą sercem. Duchowo. Tak, sercem i dlatego jestem tutaj z nimi i zostanę do jutrzejszego dnia. Ja powiem pani, że dodatkowo to, co widzę, to taką subtelność. I chyba tą cechę mają takie dzieci Maryi ogólnie. I córki, i przede wszystkim chyba niewiasty. Taka kruchość, delikatność, ale też waleczność, bo z tego, co słyszę, no to jest bardzo wymagająca pielgrzymka rowerowa. A pani jeszcze podąża szlakiem maryjnym po całym prawie świecie. Proszę się podzielić, gdzie pani była i które miejsce jest pani najbliższe? Najbliższe to jest memu sercu Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej. Tam pielgrzymujemy z całą rodziną każdego roku. W tym roku również będziemy na odpuście Matki Bożej Kalwaryjskiej, który będzie w tym roku za 2 tygodnie. Przepiękne uroczystości. Matka Boża wybrała dla mnie, mojego męża, dzień swojego odpustu, tak? Matki Bożej Kalwaryjskiej, czyli 13 sierpień. To jest data naszego ślubu. Więc to jest sanktuarium, które jest mi najbliższe. Wszystkie są piękne, ale właśnie tamto jest takie wyjątkowe i niesamowite. Oczywiście Matka Boża Częstochowska, również Gietrzwałdzka, sanktuarium w Licheniu. Wszystkie tam, gdzie jest Maryja, tam jest moje serce. A czy tam w tych miejscach zawsze, prócz poruszenia serca, które słyszę, że było na pewno, to jeszcze była jakaś szczególna łaska? Ogrom łask, tylko są takie rzeczy, które czasem trzeba zostawić w sercu. I ogrom łask również spłynął na mnie w ubiegłym miesiącu, kiedy byłam tutaj ze świętym Michałem, ale chciałabym to zostawić dla siebie. Czym jest zawierzenie 33? To jest właśnie to bezgraniczne oddanie się w niewolę miłości. W tym, że wszystko, co mamy, kim jesteśmy, oddajemy Maryi i ona nas prowadzi. Stawia na naszej drodze osoby, które albo potrzebują naszego wsparcia, albo takie, których my potrzebujemy. I ja właśnie od tego czasu, kiedy się zawierzyłam, a jest to już 5 lat, widzę, że to działanie jest jeszcze silniejsze, że właśnie no, w moim życiu też wiele działa święty Michał Archanioł, tak? No, pierwszy anioł Maryi, który jest jej posłannikiem i widzę, jak wiele dzięki temu, że jesteśmy zawierzeni Maryi, dzięki temu, że Maryja jest w naszej rodzinie, że każdorazowo, kiedy rodziły nam się dzieci, oddawaliśmy je w jej opiekę,
to, że ta opieka jest, że to nie jest tak, że właśnie, że to jest, są puste słowa, że to jest takie czyste jej działanie, które jest namacalne, które da się wręcz dotknąć, że trzeba by było być ślepym i głuchym, żeby tego nie widzieć, nie słyszeć. Pytała pani o to, jaką jedną szczególną łaskę, która się wydarzyła i może jedną bym się chciała podzielić właśnie. Tutaj koledzy się śmiali, że jestem ich diwą. To nie jest tak. No bo... Ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Tak, no gdzieś tam Pan Bóg dał dar, więc trzeba go wykorzystywać i właśnie tym śpiewem się gdzieś posługujemy. I właśnie ja no, chciałam szkolić się w tym śpiewie i zaczęłam uczestniczyć w takich warsztatach muzyki liturgicznej. Odkryłam je właśnie w Kalwarii Zebrzydowskiej i tam zrodziła się też myśl, a dlaczego w Kaliszu czegoś takiego nie ma? Miasto Świętego Józefa. I właśnie 3 lata temu pierwszy raz takie warsztaty zorganizowane zostały w technikum imienia Świętego Józefa tutaj z księdzem Adamem Kraską, który jest duszpasterzem duszpasterstwa środowisk twórczych diecezji kaliskiej. Zorganizowaliśmy je pierwszy raz. One powstawały w strasznych bólach. To naprawdę była, tak jak się mówi, że jeżeli coś ma przynieść owoce, to powstaje w bólach. To tak tutaj było właśnie. Do ostatniego dnia w zasadzie nie wiedzieliśmy, czy uda nam się zgromadzić, może nie dnia, ale tygodnia. Postawiliśmy sobie jakiś limit osób, które muszą się uzbierać, żeby to faktycznie się mogło odbyć. Bo to serce mówi jedno, a rozum podpowiada coś innego, prawda? Że jakieś te przeciwności losu, a serce mówi, żeby iść dalej pokonywać. Tak. I tak było właśnie w tym przypadku. Ustaliliśmy na Święto Matki Bożej Częstochowskiej, że jeżeli nie uzbiera nam się 20 osób, to one się nie odbędą. I tego dnia właśnie ja byłam w Gieczwałdzie, w Kalwarii Zebrzydowskiej odprawiała się w tej intencji Eucharystia. I wchodzę na formularz zgłoszeniowy, jest 25 osób. Więc to są po prostu takie... Oczywiście potem uzbierało się jeszcze i było pierwotnie 40 osób, ale w ubiegłym roku już Pan Bóg zaprosił, bo ja zawsze modląc się tej intencji tych warsztatów, proszę, żeby Pan Bóg zaprosił te osoby, które chce, żeby były. I zawsze tak jest, że ludzie przyjeżdżają z całej Polski, również z zagranicy, i Pan Bóg tak przez tą muzykę liturgiczną dotyka ich serca, tak się posługuje tym sposobem modlitwy, że świadectwo, jakie później te osoby przesyłają, to jest coś niezwykłego. I właśnie w tym roku będzie 3. edycja. Finał będzie 25 sierpnia. Oczywiście te warsztaty są poświęcone Maryi. W przeddzień właśnie uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej Maryi będziemy wyśpiewywać w sanktuarium Świętego Józefa, tak, więc i też, tak jak w ubiegłym roku, ludzie są z całej Polski, przyjadą z zagranicy również, więc to jest to właśnie działanie Maryi, że ona po prostu posługuje się takimi ułomnymi osobami, które no, czasem upadają, czasem wydaje się, że są do niczego, ale Maryja potrafi coś z tego zrobić pięknego. Bo ona dostrzega bogactwo w każdym człowieku. My tylko tego nie widzimy. I tak jak pani pięknie powiedziała, ta muzyka to jest po pierwsze forma modlitwy i tak się też wyrażamy, ale też no, porusza te nasze struny serca, chyba takie najdelikatniejsze. Tak, no też święty Augustyn powiedział, że kto śpiewa dwa razy się modli, tak? I to jest piękne, że są jeszcze takie osoby, które chcą właśnie taki śpiew liturgiczny kultywować, tak? Że nie tylko to, co unosi nasze serce, ale to jest taka głęboka właśnie modlitwa, która no, jest piękna. I pozwala też innym osobom uczestniczącym w Eucharystii głębiej przeżyć właśnie tą tajemnicę, którą przeżywamy. I czujemy taką jedność dusz? Tak, dokładnie tak. Pięknie pani dziękuję za tą pani delikatność, za ten subtelny uśmiech i za tą miłość do Maryi. Co chciałaby pani jeszcze powiedzieć i podzielić się z radiosłuchaczami? Chciałabym podziękować, że mogę tutaj być, tak, ale to Maryi,
a radiosłuchaczom życzyć właśnie takiej miłości, takiego zakochania się i bezgranicznej wiary w to, że Maryja działa w naszym życiu, że jest, że trzeba jej zaufać, że czasem niektóre sprawy wymagają czasu, ale dla Boga czas to jest pojęcie względne i On wie, w którym momencie jest dla nas to najkorzystniejsze, żeby zadziałać i trzeba prosić, tak, bo jesteśmy Jego dziećmi, a Pan Bóg udziela nam tych łask właśnie przez Maryję, za jej pośrednictwem. Dziękuję pięknie. Dziękuję, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.